Witam serdecznie! W pytaniach i odpowiedziach serii, w której odpowiadam na Wasze pytania, które umieściliście w otwartej ankiecie w naszej grupie facebookowej płatnicy Składek bezus. Bez Grupa jest darmowa, zapraszam do wstępowania, to tylko taka nazwa. Zachęcam także do followowania, lajkowania wszystkich moich social mediów, czyli fanpage, y, wideoprezentacje Krzysztofa Ater Woźniak, Twittera Krzysztof Woźniak, a także Instagrama Ator Official, bo tam reklamacja. Te ankiety. Niestety jestem dyskryminowany przez Facebooka na mojej własnej grupie, i ludziom się nie wyświetla post z tą grupą, więc warto poza byciem w grupie, bo tylko wtedy można wstawić pytania i też głosować na pytania wstawione przez innych obserwować również pozostałe social media po to żeby dowiedzieć się o tej grupie sądzę, że warto bo to jest takie fajne jak się można współtworzyć materiał staram się, żeby materiały były nie dłuższe niż godzina dlatego też głosowanie jest bardzo ważne bo czytam, odpowiadam na pytania w kolejności jak one były zadawane, znaczy jak one się cieszą popularnością. Myślę, na Twoje pytanie nie odpowiedziałem, nic straconego. Postaraj się wstawić to pytanie następnym razem. Z doświadczenia widzę, że pytania wstawiane na początku zwykle więcej ludzi dostrzega. Pierwsze pytanie, które widzę, że jakby zagłosowało za nim kilku polityków. Dobrej zmiany, nie powiem dokładnie z której partii wchodzącej w skład koalicję zjednoczonej prawicy, brzmi: Jak myślisz, co się stanie i co może się stać, podejściu pana Kaczyńskiego z polityki? Wpływ na Polskę, był wlok, ale powiedz coś więcej. Kochani. To jest bardzo złożony temat i bardzo ważny dla Polski, dlatego bardzo Ciebie proszę w tym momencie o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Pamiętaj, że udostępnić może razem z kodem czasowym, konkretnie do tego miejsca. Sądzę, że dużo ludzi powinno, jak najwięcej ludzi powinno obejrzeć ten materiał. Kochani, powiem tak: jak przeczytałem to pytanie pierwszy raz, to przypomniałem sobie taką starą przepowiednię Krzysztofa Jackowskiego, którego strasznie bardzo serdecznie pozdrawiam. Kaczyński zaniknie, będzie żałoba w Sejmie. I pamiętając to, że przepowiednie, wizje um, są bardzo trudne do umiejscowienia czasowego, jak to Krzysztof Jackowski ciągle podkreśla, to to, że ta przepowiednia ma już kilka lat, to wcale nie znaczy, że ona się nie spełniła. Ona, ona właśnie może się niedługo spełnić, bo kochani moi, Pat Kaczyński zanika na naszych oczach. A po zniknięciu pana Kaczyńskiego, rzeczywiście może być żałoba w Sejmie. Z tą różnicą, że chodzi oczywiście o żałobę całej masy posłów, którzy pożegnają się z korytem, czyli gigantycznymi pieniędzmi i przywilejami, które, które mają za nasze pieniądze, ale także żałoba kilku formacji politycznych, która. Będzie wynikała z tego, że pożegnają się z władzą, a być może nawet ktoś ich rozliczy. Także słowo żałoba w polskim języku jest bardzo mocno wieloznaczne i wcale nie musi oznaczać, że będzie żałoba taka dosłowna. Równie dobrze może być żałoba po człowieku, dzięki któremu ten system działał i byli przy żłobie, a teraz od tego żłoba zostaną oderwani, i nagle się okaże, że te 9 tysięcy złotych na rękę i bardzo duże apanarze, jakie mieli, a które mówili, że to jest mało i chcieli więcej, to że jednak jest coś bardzo, bardzo dużo i będą ryczeć i płakać. Kochani, po czym widać, że pan Kaczyński zanika, że jest go coraz mniej? No Jest go coraz mniej w polityce, to oczywiste. Takie najbardziej widoczne było to, jak spóźnił się do Zamku Królewskiego w Warszawie na wręczenie decyzji PKW o wyborze pana Andrzeja Dudy na prezydenta. Andrzeja Dudę, to miało miejsce dosłownie na dniach. Pan Kiechaczyński wszedł, gdy pan Duda w zasadzie już kończył swoją przemowę. W tym momencie już pan prezydent Duda, um, nie pan prezydent Duda, który dostawał nominację, ale jeszcze przed zaprzestrzenzenzenieniem na drugą kadencję. Dobra, pan prezydent Duda kończył swoją przemowę i mówił o podziękowaniach, dziękował konkretnym ludziom za. Wkład, jaki włożyli w to, że może zostać prezydentem. Czyli pan Kaczyński dotarł praktycznie na sam koniec. Oficjalnie, jak to mówił wicemarszałek Sejmu Terlecki, spytany przez dziennikarzy, taki jeden z przybocznych pana Kaczyńskiego, korki były. No tylko, że cholera, mamy środek wakacji. W Warszawie rzeczywiście bardzo często są korki, ale w wakacje, w wakacje są generalnie dużo mniejsze korki niż zwykle. I sprawdzono na Google, bo Google pokazuje dokładnie, jakie były korki, w których miejscach, em, em, o jakiej godzinie, w jakich miastach. I sprawdzono, że akurat na trasie zarówno z domu, jak i z siedziby PiSu, jak i z Sejmu nawet nie było w tym czasie korków na trasie do, mm, do tego do Zamku królewskiego. Poza tym to są wszystko obiekty, które mają to są bardzo blisko siebie, więc aż tyle się spóźnić. Musiałby wyjść po, po rozpoczęciu uroczystości. To sam widać, że pana Kaczyńskiego coś. No, no, no Chory jest, odchodzi, zanika. Starszy człowiek. Bardzo bym powiedział. Styrany życiem, można go lubić, można go nie lubić, ale na pewno łatwego życia to on nie ma i nie miał, prawda? Także ewidentnie pan Kaczyński odchodzi, bo ja zanika, bo ja bym tutaj. E... No, um, odrzucił tą teorię, że chciał upokorzyć pana, pana Dudę i pokazać mu gdzie jest jego miejsce. Ma wiele możliwości, żeby upokorzyć pana Dudę, gdyby chciał. Niekoniecznie w ten sposób. Poza tym pana Kaczyńskiego w ogóle jest coraz mniej. Um, coraz mniej w Sejmie, coraz mniej w mediach, coraz mniej na wiecach. I zarówno przed wyborami, jak i po wyborach, no ewidentnie pan Kaczyński zanika. Także to jest, moi kochani, całkiem możliwe, że zresztą to już w wielu miejscach było wprost sygnalizowane, że pan Kaczyński szykuje się na polityczną emeryturę. Ja bym powiedział więcej. Moim no, zdaniem, pan Kaczyński szykuje się już na tamten świat. I e, nie tylko polityczną, jak, e, polityczną emeryturę, ale po prostu za, zamierza taki polityczny testament po sobie zostawić. I teraz tak. Tym politycznym testamentem w sposób ewidentny jest próba namaszczenia e, pana premiera Morawieckiego na jego następcę. I to, co się będzie działo w Polsce i jaki to będzie miało wpływ na Polskę, na politykę, zależy tak naprawdę w dużej mierze od odpowiedzi na pytanie, czy to namaszczenie się uda, czy to namaszczenie się nie uda. Jeśli to namaszczenie się uda, to przy całych moich wszystkich zastrzeżeniach do pana premiera Morawieckiego, który nie jest ekonomistą, który wiedzę ekonomiczną ma fatalną, którego posunięcie ekonomiczne niszczą nasz kraj, to jest po prostu dyletantem ekonomicznym w moim mniemaniu i w życiu nie powinien być premierem, a już na pewno nie powinien być wcześniej ministrem finansów. I nie, za cholerę nie rozumiem, kto i dlaczego go e, zrobił prezesem banku, bo mi to się po prostu w głowie nie mieści. Ten pan nie ma po prostu z podstawowych umiejętności i wiedzy ekonomicznej. Albo ma i świadomie, jak to mówił były pan prezydent Lech Wałęsa, rżnie głupa, ale mi się wydaje raczej, że nie ma wiedzy. Także przy całym moim krytycyzmie dla tego człowieka, to jeżeli się uda. Go namaścić, to będzie oznaczało zdecydowanie mniejszą przepychankę w pisie. I teraz tak, jeżeli pan Morawiecki zostanie skutecznie namaszczony na, na następcę pana Kaczyńskiego, to zostanie wszystko po staremu. Niektórzy mówią, że pis straci impet straci werwę, ponieważ pan Kaczyński był fantastycznym strategiem. Mi się wydaje, że geniusz pisu, ok, on taki geniusz polityczny, może nawet dla niektórych geniusz zła, ale jednak geniusz polityczny, to nie jest w całości zasługa pana Kaczyńskiego, ale również decyzji co najmniej doradczych. Tam ewidentnie pisowi ktoś bardzo, bardzo mocno pomaga i doradza. Bardzo możliwe, że to są jakieś amerykańskie konszachty, służby, firmy pr firmy doradcze, think tanki, czy jak to się tam teraz nazywa. No i oni wszyscy przecież zostaną po panu Kaczyńskim i tak jak teraz szepczą do ucha panu Kaczyńskiemu, tak później będą szeptać do ucha panu Morawieckiemu, który zresztą, zdaniem całkiem sporej liczby ludzi, jest po prostu namaszczony właśnie przez tych ludzi, przez tę organizację, w zamian za... Swoistą pomoc dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, że on ma być premierem. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, można dyskutować niemniej jednak faktem jest, że pan Morawiecki jest dla trzonu PIS-u człowiekiem absolutnie z zewnątrz, człowiekiem nieakceptowalnym jako bankster, tak oni nazywają ludzi pracujących w bankach. To nie jest mój wymysł, tylko oni tak to nazywają. No i człowiek całkowicie z zewnątrz, który w słynnych czasach taśm Sowa i Przyjaciele przecież, jak cytuję, balował z obozem Platformy Obywatelskiej. To jest, no to jest obcy dla Prawa i Sprawiedliwości i to nie tylko taki, którego nie znają, ale również taki, który jest obcy ideowo bardzo, bardzo mocno. I teraz był bardzo... Duży był wysiłek włożony w to, żeby pana Morawieckiego, bankstera od Tuska, bo przecież on był w grupie doradczej Donalda Tuska, em, przemianować na dobrego, dobrego wujka Robin Hooda, takiego hardkorowego pisowca. Nie? I o ile ludziom na pewno to wmówiono, wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości pan Morawiecki cieszy się dość dużym poparciem, o tyle pytanie, na ile to się udało, na ile to się udało jakby wmówić, wcisnąć, wtłoczyć go pana Morawieckiego w tryby samego Pisu. Bo od fasady to wszystko wygląda jak monolit. Z tego co wiem, to w środku, w środku tak ładnie nie jest. Cóż kiedyś mówiłem, tam są frakcje. Tam jest frakcja pan, pana Ziobry, tak zwani Ziobryści, frakcja pana Gowina, tak zwani Gowinowcy. że oni formalnie są oddzielnymi partiami. Ziobryści to jest Solidarna Polska, Gowinowcy to jest Porozumienie. Do tego jeszcze są Ludzie Morawieckiego, Zakon PC, czyli Porozumienie Centrum i kilka innych y, tego typu, y, typu frakcji. Teraz tak, jeżeli o te frakcje uznają. Pana Morawieckiego za pomazańca Kaczyń, pana Kaczyńskiego to będzie wszystko po staremu. Czyli cały czas kupowanie naszych głosów za nasze własne pieniądze, cały czas dyletanstwo ekonomiczne, cały czas mm, wprowadzanie prawa niezgodnie nawet nie tyle z konstytucją, co z prawami podstawowymi, co z zasadami wynikającymi z prawa rzymskiego, chociażby takimi jak jest, że jest coś takiego jak hierarchia prawa czyli sytuacja w której zwykłym rozporządzeniem na mocy ustawy próbuje się odbierać ludziom prawa konstytucyjne i nawet prawa wynikające z prawa naturalnego takie jak prawa do wolności, życia, godności no to jest czy nie eksperyment czy nie przeprowadzania na nich eksperymentów medycznych to jest coś zdecydowanie bardzo bardzo dziwnego i takie rzeczy tutaj będą się działy dalej ewentualnie może dojść do małej wycinanki, czyli takiej małej walki o władzę wewnątrz obozu prawa i sprawiedliwości, ale bardziej z punktu widzenia pana morawieckiego, który będzie ofensywny i który będzie po prostu wycinał wszystkich tych, których będzie uważał za zagrożenie: czyli pan Ziobro, pan Gowin, pan Patryk Jaki, pani, pani Szydło. Wiele innych osób będzie musiało usunąć się w cień lub zostanie bezpardonowo zaatakowanych. Zwróćmy uwagę, że pan Patryk Jaki pani Bata Szydło już znajdują się na swoistym politycznym wygnaniu, czyli w Parlamencie Europejskim. Jeszcze niedawno, zanim politycy zorientowali się, jak dobrze w tym Parlamencie Europejskim płacą, to wystawienie w wyborach do Europarlamentu nazywano. Yy, Z syłką. Mówiono tak jak kiedyś była syłka na Sybir, tak tu mówiono o syłce do Parlamentu Europejskiego. No bo im dalej od Warszawy, tym mniejszy wpływ na tą realną politykę tutaj w kraju, czyli mniejsza realna władza. Bo nie oszukujmy się, taki europarlamentarzysta yy, to nie ma żadnej realnej władzy yy, tam w europarlamencie. Tam jest od groma tych europarlamentarzystów. Tam rządzą tak naprawdę gigantyczne megafrakcje, tak zwane partie europejskie. Tam do tego stopnia dochodzi, że czasem oni nawet nie bardzo patrzą na salę, jak liczą głosy. Tak przynajmniej donosił Dobromir Sośnierz który był jakiś czas europarlamentarzystą, po tym jak Janusz Korwin-Mikke złożył mandat. Tam chodziło o taką kwestię, że Januszu Korwin-Mikke podobno ciążyły spore zarzuty o lewe wykorzystywanie pieniędzy z europarlamentu, ale tam jest taka zasada, że jak się złoży mandat, to już dalej tej sprawy nie ciągną i nie grozi ci konieczność zwracania pieniędzy do unii, unijnej kasy. Tam generalnie chodziło o to, że asystenci europosła Janusza Korwin-Mikkego rzekomo wykonywali pracę nie na. Nie taką jak powinni, czy taką partyjną. Tam chyba też w grę wchodziła żona Przemka Wiplera, coś takiego. No i tam się zrobiło bagienko, smrodek. Potem Janusz Korwin-Mikke zrezygnował. No i przestano to badać, bo takie są zasady w Parlamencie Europejskim, pojawił się Dobrym już Sośnierz. Swoją drogą bardzo ciekawa Europarlamentura, tak bym to powiedział. Właśnie między innymi dlatego, że on tam pokazywał, zrobił taki film dokumentalny, pokazywał jak to tam wygląda, ten Europarlament od środka. Tam nie ma żadnej realnej władzy. Żadnej. Um, ale tam są bardzo duże pieniądze. W przeliczeniu, jeżeli europarlamentarzysta, że się tak wyrażę, wie jak zarabiać pieniądze, to tam jest w przeliczeniu nawet 600 tysięcy złotych rocznie. Kupa hajsu. To, żeby zarobić w Polsce 600 tysięcy złotych, panie, to się trzeba naprawdę nacharować jak wół i bardzo dużo sobą reprezentować. To z 600 tysięcy złotych rocznie, to mi się wydaje, że to 20, a może 30 tysięcy ludzi w Polsce zarabia tyle i więcej. To już jest taka no, elita zarobkowa, tak bym powiedział. Według partii Razem, to już wtedy płacisz 65%. Podatku od kwoty powyżej pół miliona, czyli z tych 100 tysięcy zabierze ci partia razem 75 tysięcy. To pokazuje, jak to są gigantyczne kwoty. Także takie zesłanie na 5 lat do Europarlamentu to jest taka złota klatka. Z jednej strony masz 3 miliony złotych, co przynajmniej dla mnie oznaczałoby, że chyba mógłbym przejść na emeryturę i dobrze żyć do końca swoich dni, niezależnie ile by mi ich już zostało i zostawić jeszcze całkiem spory spadek. Rodzinie, więc, więc byłoby to naprawdę super. No ale z drugiej strony, Gucio możesz. I tak właśnie z tych takich największych, i właśnie to jest takie ciekawe, że w, w tych wyborach do europarlamentu um, wystawiono, właśnie, um, wystawiono właśnie taką no, tą elitę pisowską, tych takich najbardziej rozpoznawalnych, którzy właśnie mogli zagrażać panu, um, panu um, Morawieckiemu. Patryk Jaki, Bata Szydło i wiele, wiele innych osób. Pani Kempa, wiele, wiele innych osób. I teraz tak. A także słuchajcie, a także Dominik Trzaskowski. bardzo, bardzo rozpoznawalny. I taki, bym powiedział, bardzo bitny, rzutny, przynajmniej w internecie, umiejący robić politykę. Pozdrawiam serdecznie. Jeden... Dobra, na, na tym skończmy. I teraz tak. Okej, okay. tam oficjalne yy, wytłumaczenie było takie, że te wybory do europarlamentu są bardzo ważne dla PiSu i dlatego PiS wystawia swoich topowych zawodników. Ważne, nieważne. Jeszcze raz podkreślam, to nie ma żadnego realnego wpływu na politykę, ile tam PiS tych ludzi ma. A po drugie, przecież zawsze można było tych ludzi z powrotem wystawić w wyborach do, parlamen yy, 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 do Parlamentu Krajowego. I jakby wygrali w wyborach do parlamentu krajowego, to objęliby mandat posła tutaj, a stracili mandat europosła. Można? Można. Przecież na przykład Robert Biedron, który obiecał, że coś takiego zrobi. No, potem ten jak, jak się zdecydował nie kandydować w wyborach do parlamentu krajowego, to mu dokuczali, że a chodzi o kasę chodzi o kasę. No bo na pewno gdyby ci ludzie kandydowali w wyborach do Parlamentu Krajowego, to zdobyli utopię to PiS, jeszcze więcej mandatów. Także moim zdaniem takie właśnie odsuwanie na drugi plan ewentualnych pretendentów, którzy mogliby rzucić wyzwanie panu Morawieckiemu już się zaczęło. To jest na razie na zasadzie marchewka. Masz 3 miliony i spadaj, ale tam też jest kij. Czyli jak rzucisz wyzwanie... To może ci się źle skończyć. Jak nie weźmiesz marchewki, to może być kij. A kij to może być różne, na przykład działanie służb i inne rzeczy, ale to jest bardziej na zasadzie właśnie tak, że pan Morawiecki będzie wycinał ludzi dla siebie groźnych. Druga, drugi wariant jest taki, że namaszczenie pana Morawieckiego się nie uda. Po prostu nie uda. I y, zaraz po odejściu pana Kaczyńskiego, który, pamiętajcie, może, być, może mieć. Z, może być bardzo nagłe. I bo pan Kaczyński ewidentnie bardzo, bardzo słabnie, i jego odejście z polityki może być związane, nazwijmy to, z niemocą fizyczną, to się zaczyna po prostu wojna frakcji. Te wszystkie frakcje, które są w szeroko rozumianym pisie, czyli w tak zwanym obozie dobrze zmiany, rozpoczną realne, oficjalne, pełnoprawne i pełnoskalowe polityczne działania, wojenne przeciwko sobie. Będzie równa napierdzielanka bez żadnych skrupułów, co oczywiście doprowadzi do paraliżu kraju, większego lub mniejszego, z dwóch powodów. Po pierwsze, jak najważniejsze osoby w kraju, które powinny się zajmować na przykład rządzeniem, bo są premierem, albo dbaniem o kwestie sprawiedliwości, bo są ministrem sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym albo ministrem odpowiedzialnym za... ministrem MSW, czy odpowiedzialnym za służby, za policję, ministrem, albo innym ministrem koordynatorem służb specjalnych, prawda? Jak te wszystkie osoby zaczną sobie skakać do gardeł, to te kwestie, za które my im płacimy, staną się dla nich drugorzędne. Więc hulaj dusza, piekła nie ma, bo szefostwo się napierdziela, więc ci na dole będą robić, co chcą. I wszystko zacznie się rozpierdzielać po całości. Także to nie jest zbrew dobra opcja dla Polski. Ten stan przejściowy będzie bardzo, bardzo zły. To, co z tego stanu przejściowego wyniknie, to może dla Polski być całkiem dobre. Ale ten stan przejściowy, gdy oni sobie będą skakać do twarzy, jest bardzo, bardzo zły. Dlaczego? Na pewno będzie tak zwana grateczkami. Która grateczkami poza tym, że właśnie zdestabilizuje kraj, bo będziemy mieli aferę za aferą i mm, politycy no, będą zajmowali się właśnie graniem tymi teczkami oraz defensywą w grze teczkami, no to może całkiem nawet fajne rzeczy wyjść. Bo czym jest grateczkami? Grateczkami to jest wykorzystywanie wiedzy służbowej do walki politycznej. Czyli ty narobiłeś świętli? Ty kradłeś? Ale! Także ty masz specyficzne upodobania? A, a ciebie to żona zdradza? Inne tego typu rzeczy. Takie od, po, począwszy od ujawniania wałków i przestępstw, co moim zdaniem z punktu widzenia państwa jest okej, okay, bo mm, jeśli ktoś poszedłby siedzieć w wyniku tej gryteczkami słusznie, w sensie nie, że go wrobili, tylko, że rzeczywiście... Był umoczony, na przykład kradł, oszukiwał, yy, brał łapówy i to wyjdzie na jaw, no to jest dobrze z punktu widzenia kraju, bo jest szansa, że to będzie dla pozostałych przestrogą i inni tak nie będą robić. Natomiast takie granie, że ty masz takie upodobania, nie inne, ty masz takie życie rodzinne, nie inne, to uważam, że świństwo i to mi się nie podoba, bo uważam, że to jest po prostu łajdactwo. Niemniej jednak tego będziemy mieli całą masę. Będziemy mieli przecieki do mediów, przecieki do prasy, będziemy mieli aresztowania, będziemy mieli stawiane akty oskarżenia, zarzuty. Tutaj też będzie bardzo ciekawa rzecz, że te grateczkami będzie mogła być co najmniej z dwóch obozów. Pierwszy obóz to jest oczywiście obóz Solidarnej Polski, tak zwani Ziobryści, pod którym jest oczywiście cała prokuratora, prokuratura, bo pan Ziobro to jest prokurator generalny. I tam oczywiście jest przecież dostęp do wszelkich akt. W zasadzie, gdzie prokurator generalny, jak zechce, może że wpiąć siebie lub swojego człowieka w dowolne postępowanie i pozyskać stamtąd dowolne dane. Więc oni mają gi gigantyczną wręcz wiedzę gigantyczną i formalny autorytet do tego, żeby przynajmniej zlecić przeszukanie. A na takim przeszukaniu to zawsze może coś się znaleźć, co się przyniosło ze sobą, nie? Jak to było ze starym, w starym dowcipie, że znajdą u ciebie kilo koksu, który wcześniej sami przyniosą, nie? Takie klimaty, takie rzeczy mogą się dziać. I żeby nie było wątpliwości, ja nie oskarżam o nic pana Ziobry, broń Boże. Ja pana Ziobrę prywatnie nawet szanuję, za to, że uwolnił za pierwszej władzy PiSu zawody prawnicze. Dzięki temu mamy dostęp do lepszej jakości, przynajmniej część zawodów prawniczych, dzięki czemu mamy dostęp do lepszej jakości i tańszych usług prawniczych od strony adwokatów i radców prawnych, bo niestety tylko te dwa zawody udało mu się uwolnić. To jako społeczeństwo zyskujemy na tym i ja panu Ziobrze jestem za to wdzięczny. Szkoda, szkoda, że ówczesny y, trybu, y, y, ten, konstytucji, y, że sąd konstytucyjny ówczesny, no nie zgodził się panu Ziobrze, żeby to bardziej uwolnić, bo wydaje mi się, że to byłoby jeszcze z większą korzyścią dla społeczeństwa. Także ja pana Ziobry o nic nie oskarżam, broń Boże, tylko mówię, że jest to realna opcja polityczna, że tam te czuszki pójdą w ruch. Tak samo o nic nie oskarżam, ale mówię, że może być realna opcja, że te czuszki z drugiej strony pójdą w ruch. Bo zobaczcie, że pod najwierniejszymi z wiernych pana Kaczyńskiego, tak zwanym zakonem PC, czyli Porozumienia Centrum Pierwszej Partii Braci Kaczyńskich, są zarówno służby specjalne, minister, koordynator służb specjalnych, jak i MSW, czyli policja i tak dalej. Kochani, policja, no to może bardzo mocno człowiekowi życie uprzykrzyć. Bardzo mocno. Służby. Służby mogą słuchać każdego, zwłaszcza, że jak jakiś czas temu udowodni udowodniły media, e, polskie służby zakupiły tak zwanego Pegazusa. Pegasus to jest izraelski system e, de facto nadzoru nad w zasadzie dowolnym człowiekiem, gdzie jego własny telefon komórkowy zaczyna go szpiegować. Po prostu można mieć dostęp do. Całego, um, do całego telefonu, włącznie z tym, co się w tym telefonie znajduje, czyli zdjęcia prywatne, e, zapisy rozmów, jeśli ktoś nagrywa, e, przejrzenie czatów na Messengerze, m, przejrzenie tego, co jest e, w, w tych wszyfrowanych komunikatorach, jeśli ktoś nie hasuje SMS-ów na przykład e, z w, mm, Signala i tak dalej, ale także nagrywanie. E, Całego otoczenia przez mikrofony i nagrywanie kamerkami tego, co jest w telefonie. To chyba nie w Polsce było, ale jakiś czas temu gruchnęła właśnie informacja, że jeden z posłów no, ma problem, bo wyciekł do internetu jego filmik, jak on się tam zabawia. Tylko nie pamiętam, czy się zabawiał z Renią Rączkowską, czy z żoną się zabawiał. W każdym razie, jeśli robił to z żoną, to. Bez urazy, no ale jakby to ładnie powiedzieć, no, to chyba naturalne, nie? Z tego się biorą dzieci, a ja podobno chcą mieć dzieci. Jeśli to robił z Renią Rączkowską, no to któż z nas nigdy tego nie robił, nie? Także od strony takiej normalnej nic takiego strasznego. No niemniej jednak facet niesamowicie skompromitowany, no bo właśnie taki filmik pojawił się w sieci. To chyba nie w Polsce było. No i ewidentnie filmik był nagrany przy pomocy jakiejś kamery niedbale rzuconej, niedbale rzuconej. czyli no tak, tak bardzo widziało, że wyglądało, że ktoś to nagrał po prostu Pegasusem. To pokazuje, że granie teczkami, żeby zniszczyć przeciwnika politycznego, wcale nie musi oznaczać, że wyciąga się jakieś realne brudy. Można po prostu kogoś skompromitować tak po prostu, no. No Wyobrażacie sobie, co by było jakby na przykład teraz zaczął krążyć ymm, ymm, w internecie film, jak nie wiem, jakiś bardzo ważny polityk obrabia sw swoją żonę, a jeszcze nie daj Boże robi to w trochę bardziej wyuzdany sposób albo z jakimiś gadżetami? Przecież żyć by nie dali. Nie? Także takie, takie rzeczy, właśnie taka grateczkami jest absolutnie moi kochani realna. Co dalej? Wolta yy, Gowina jest realna. Wolta yy, Gowina yy, Pan Gowin, jak zapewne pamiętacie, teraz jest pisem, kiedyś był z PO. To był minister, może nawet wicepremier, nie pamiętam, ale na pewno minister w rządzie Donalda Tuska, który po prostu zawczasu wyczaił y, okazję i przeszedł sobie do, y, do PiS-u, do, do, do obozu pisowskiego, tak? Tak samo teraz bardzo wyraźnie pan Gowin kombinuje, żeby tutaj nie zrobić jakiejś koalicji anty -pis. I w momencie, w którym y, pan Kaczyński by odszedł. Jest całkiem możliwe, że pan Gowin spróbowałby zrobić koalicję bez pisu. Na, 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 na razie musiałaby być to koalicja wszyscy oprócz Pisu, ale przy założeniu, że ta partia by się porozpadała, dużo ludzi by doszło do wniosku, aha, to już jest ostatni raz i um, na więcej nie mamy żadnego szans, żadnej szansy, um, mogliby spróbować um, do pana. Um, do pana, do pana Gowina dołączyć. Także to wcale nie jest takie wykluczone. Zwróćmy uwagę, że już raz, jakoś w kwietniu, pan Gowin próbował coś tam kombinować z opozycją i prawie mu się udało. Także to wcale nie jest takie niemożliwe, zwłaszcza w kontekście podkupowania ludzi. To jest kolejna rzecz, która będzie miała miejsce na pewno: podkupywanie sobie ludzi. Hmm, czyli poszczególne, po prostu po panu Kaczyńskim zostanie cała masa sierot. I te sieroty ktoś będzie chciał przygarnąć. To jest takich politycznych, a do tego jeszcze poszczególne osoby będą się właśnie przeciągały. I to może być bardzo, bardzo brutalne. Może być zarówno przekupstwo polityczne, czyli damy coś Tobie, damy coś Twojej rodzinie. A zobacz, ja tutaj mogę sprawić, że Twoja żona będzie szefowem, szefową działu PR w dużej spółce skarbu państwa, będzie zarabiała cztery razy więcej niż premier. Nie? Pamiętacie, jak tam wcześniej politycy Konfederacji mówili, że tam dla dobra Polski byli namawiani, żeby jakoś tak zagłosować, że zamiast za to dostają różne rzeczy i tak dalej, prawda? Tego typu, tego typu rzeczy staną się, moim zdaniem, codziennością i każda frakcja będzie starała się przeciągnąć do siebie. Tak samo będzie podkupywanie do tych frakcji z zewnątrz, spoza zapisu, Tak jak wcześniej takim zbiornikiem był Kukis 15. Pan Gowin sporo przeciągnął, przecież, prawda? Kukizowców, na przykład panią, Siark panią Siarkowską. Pan Gowin? Tak, pan Gowin panią Siarkowską. Ale PiS zdaje się wziął pana Andruszkiewicza. Ale nawet Zbigniewa Gryglasa wzięli sobie z Nowoczesnej, też pan Gowin. Takie zasysanko będzie, będzie bardzo ostre. No, mi się wydaje, że może być też Grain Minus, czyli. To zgódź się, bo zobacz: My tu mamy takie Twoje zdjęcia. My wiemy, co robiłeś wtedy, i wtedy my wiemy, y, tu jest taka kwalifikacja prawna tego, tam mogą różne rzeczy odchodzić. Takie podkupywanie ludzi będzie bardzo ostre. Y, będzie bardzo mocne wciąganie y, pozostałych partii politycznych y, do y, lokalicji, i to zarówno do tej koalicji pisowskiej, jak i do tej koalicji antypisowskiej. Dlaczego do koalicji pisowskiej? Ponieważ pięciu posłów, jakich w tej chwili ma przewagę PiSu, a w przypadku odejścia z tego świata pana Kaczyńskiego nie pamiętam, kto z, PiS kto z listy PiSu by wszedł. Czy to jest na pewno z takiego PiSu-Pisu, czy może, yy, czy może z, że na przykład z jakiejś takiej, jakiejś z jednej frakcji. W każdym razie pięć głosów to jest bardzo mało. I premier, ktokolwiek będzie rządził tym czymś, tym tworem popadł Kaczyński, to na pewno będzie miał większą zdolność do trzymania w ryzach całego tego układu, jeżeli będzie miał przewagę 15, 20, 25, 30 głosów, tak żeby zawsze móc powiedzieć, na przykład jak przyjdzie do niego pan Gowin czy pan Ziobro, że my na tym nie zagłosujemy, my chcemy to i to. Nie, to spadajcie, mam 30 psl na wasze miejsce, spaduwa. Tak jak czasem w dowcipie idziesz do szefa po podwyżkę, a szef ci mówi, nie podoba ci się, to spadaj, mam 10 czy 15 na twoje miejsce. Nie? Coś, coś dokładnie w tym stylu. Także będzie próba wciągania do koalicji mniej lub bardziej oficjalnej kogo się tylko da. Konfederatów i PSL-owców, to jest na pewno to, że zarówno lider Konfederacji, jak i yy, lider yy, PSL-u, sami z siebie zaczęli gadać, nie wiadomo po co, już po wyborach prezydenckich, że oni nie wykluczają że oni nie wykluczają koalicji z pisem, to jest właśnie taki sygnał, że rzucicie nam coś, dacie nam coś, to my chętnie przyjdziemy. Może y, jako alternatywa dla pana Gowina może alternatywa dla pana ziobry, a może jako Straszak na pana ziobry i pana Gowina. Mniej lub bardziej y, oficjalna koalicja z każdym. Słuchajcie, w, poli w polityce nie ma sentymentów tam i pl Platforma Obywatelska może być zaproszona. Przypominam, że jak PIS i PO pierwszy raz szły do wyborów, to miała być potem między nimi koalicja miał być tak zwany Popis. A i z lewicą, Pisowi, moim zdaniem, będzie po drodze przecież od strony gospodarczej i PIS i Lewica to są do siebie bardzo, bardzo podobni. Mm -hmm. Przyspieszone wybory. E, przyspieszone wybory, tak, choć. Moim zdaniem nie z tych powodów, jakie się wszystkim wydają. Po pierwsze, jako straszak, bo cała masa polityków prawa i sprawiedliwości, szeroko pojętego, czyli tej dobrej zmiany, zdaje sobie sprawę, że w kolejnych wyborach już wcale nie musi być wybrana posłami. Tam dużo osób załapało się rzutem na taśmę, i to wcale nie jest pewne, że im się znowu uda w związku z tym te straszenie przed terminowymi wyborami w celu dyscyplinowania własnych posłów, ale także w celu wycięcia pana Gowina i pana Ziobry. Zarówno pan Gowin, jak i pan Ziobro nie mają absolutnie żadnych, ale to absolutnie żadnych szans, jak, jeśli będą startowali jako mm, oddzielne partie. I to od tego, kto będzie układał listy, zależy, yy, czy oni będą mieli posłów, czy oni nie będą mieli posłów. I takie zagranie wabank, że OK, OK, spoko. Będziemy mieli troszeczkę mniej posłów. Nie 235, tylko powiedzmy 225, bo was nie weźmiemy na swoje listy, więc trochę nas podgryziecie. Ale za to was nie będzie. A my sobie posłów, których chcemy, dobierzemy, bo wejdziemy na przykład w koalicję z Konfederacją lub psl em Na tej zasadzie y, dziejące się przedterminowe wybory są realne. Y, tak samo roznawnictwo Level Max czyli pan Morawiecki, który na pewno zostanie premierem, tylko będą chcieli go wywalić z tego stanowiska, będzie grał jak się tylko da dobrego wujka. Czyli kupował swoje nasze własne głosy naszymi własnymi pieniędzmi, bo wie, że po prostu to działa. I tyle, moi kochani. To jest odpowiedź na to pytanie. Jeśli chcecie więcej, to proszę wpisujcie bardziej skonkretyzowane pytania po prostu jako posty na fanpage'u na grupie płatnicy składekatora a Postaram się je zebrać i zrobić oddzielny odcinek na ten temat. Co u Ciebie? Jak tam zdrówko i jak samopoczucie? Dziękuję. Samopoczucie ostatnio całkiem nieźle, nawet udało mi się wyjechać na kilka dni. Wy tego nie zauważyliście, bo cały czas były vlogi normalnie, one szły z zapasu. Chociaż pewnie niektórzy się zorientowali, bo tam parę komentarzy było, że ten vlog to chyba taki starszy. Te cyferki, które podajesz, to chyba takie przed miesiąca. Tak, rzeczywiście, kilka vlogów było nagranych sporo wcześniej. E, na przykład, e, no właśnie. Także tak, tak po prostu, po prostu tak, na kilka dni wyjechałem z rodziną do hotelu żeśmy się troszeczkę popławili w luksusie, pobawili w tym w, w, w atrakcjach, że się tak wyrażę. Oczywiście w tak zwanym reżimie covidowym nie wygląda to tak fajnie jak powinno, ale było całkiem nieźle. A przynajmniej będzie temat na dwa vlogi. Bo, właśnie to jaka jest teoria reżimu covidowego, jaka jest praktyka reżimu covidowego, to są dwie różne rzeczy i to jest troszeczkę śmieszne, więc warto, żeby to wiedzieć. A jak, zdrówko? A jak zdrówko, to się zobaczy, moi kochani. A zaczynam powoli troszeczkę jeździć rowerkiem, co mi żona kupiła. Jak ktoś lajkuje fanpage, żona zapraszam do lajkowania, to wie o co chodzi. Eee, znaczy, nie kupiła, tylko wyremontowała. W zasadzie znalazła kogoś, kto mi wyremontował. Dobry warsztat znalazła. Zapraszam to, bardzo fajna rzecz. No, spróbuję troszeczkę powalczyć o to, żeby tam może przedłużyć trochę moją magonię na tym, na tym łez-ole. Zobaczymy, czy się uda. Trzeba poprawiać, jak to się ładnie mówi, wydolność i odporność, bo na jesieni to strach będzie się nawet przeziębić. O ile skoro na paranoi to już się wyleczyłem. O tyle um, uważam, że każdy, kto się boi, że służby pisowskie stanowią po prostu zagrożenie dla człowieka, bo pójdzie z przeziębieniem, wykryją mu covida, z tym covidem wezmą go do szpitala. W tym szpitalu go czymś zarażą bożej wykurkuję na coś, to go zarazili w szpitalu. No to moim zdaniem, przynajmniej ja się tego prywatnie realnie boję, więc ja zrobię wszystko, żeby <laughs> w tym sezonie jesień, zima, wiosna się nawet nie zaziębić. Czy żona Atora ogląda vlogi? Wiem, że niektórych tak, ale to musicie ją zapytać. Ona ma swój fanpage, gadajcie z nią. Ale parę razy ją złapałem, że ogląda. Także wiecie, no nie miejcie mi za zły, że tam parę rzeczy boję się powiedzieć, nie? No chcę jeszcze żyć, nie? Jak myślisz, między kim a kim rozpęta się duży konflikt? Rozumiem, że tutaj chodzi o ten duży konflikt, który przepowiedział Krzysztof Jackowski, a który ja też wyczuwam. Przy czym Krzysztof Jackowski jest jasnowidzem, a ja nie jestem. Ja go wyczuwam od strony takiej, że patrzę, co się dzieje i widzę na fakty. Widzę na to, że o 2019 rok to był praktycznie rok, który upłynął pod znakiem: Izrael chce wykończyć Iran. Mhm. A Amerykanie bardzo chcieli mu pomóc. Pamiętam jak się zaczął ten 2020 rok, kiedy już, niektórzy już pi pisali nagłówki o trzeciej światowej, po tym jak Stany Zjednoczone ewidentnie y, szły skopać cztery litery Iranowi, nie? Tam było naprawdę bardzo, bardzo ostro. W zasadzie powstrzymało ich przed tym koronka, bo się okazało, że e, załogi okrętów wojennych amerykańskich nie są na to odporne. Jakiś tam lotniskowiec nawet o czym mówił kapitan Lisowski. Pozdrawiam ciebie, kapitanie. E, musiały musiały nawet ym, tam zostać poddane kwarantannie, coś tam, podmianka i tak dalej, bo były niezdolne do walki właśnie ze względu na koronkę, że wydaje mi się paradoksalnie, że gdyby nie koronka, to już byśmy mieli ten konflikt, o którym mówił Krzysztof Jackowski. Tak mi się wydaje. I tak coś czuję, że jak się koronka skończy, albo Ameryka sobie zacznie z tą koronką radzić, no to ten konflikt, właśnie duży konflikt, może wybuchnąć na nowo. I są dwa oczywiste miejsca, gdzie on może wybuchnąć. Pierwszy to jest Iran. Na Iran już de facto wydano geopolityczny wyrok. Iran jednym z wydających ten wyrok jest oczywiście Izrael, którym oni się nie lubią. Oni sobie wprost grożą, że się nawzajem Um, usunął z powierzchni Ziemi, że się unicestją, no to chyba nie da się bardziej nie lubić, e, niż, niż sobie nawzajem grozi, że się jeden drugiego odparuje. nie? Z drugiej strony, podpadł Stanom Zjednoczonym. Między innymi dlatego, że podpadł Izraelowi, bo Stany Zjednoczone są lojalne wobec jednego tylko kraju, Izraela. I to jest wielki błąd PiS, że PiS myśli, że będzie Polska może być drugim Izraelem. Drugim Izraelem. No, może i może być, ale na pewno nie, od tak, nie w tym rozumieniu, że Amerykanie nagle Polskę i Polaków zaczną kochać. Nie, to nie. Oni kochają tylko Izrael. Koniec. Koniec. To jest koniec miłości Stanów Zjednoczonych. Koniec. Ale drugi grzech, jaki Iran popełnił według Stanów Zjednoczonych, poza nielubieniem się z Iranem, to to jest oczywiście y, taka kwestia, że tam jest kwestia ropy, ropy naftowej. Iran śmie próbować złamać hegemonię Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ropę. Próbuje y, handlować bezpośrednio z Europą. Co czym działa bardzo źle, bardzo na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, bo, rob, bo Europa kupuje sobie tanią ropę naftową, a przez to bardzo mocno rozwija się gospodarka europejska, a Stany Zjednoczone to nie chcą. Stany Zjednoczone są w jawnym konflikcie ekonomicznym z Europą. Tam są w ogóle sankcje ponakładane między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. To jest po prostu konflikt gospodarczy. To jest słowo na w jest jak najbardziej. Najbardziej adekwatne, więc jeśli ktoś napędza gospodarkę wrogów Stanów Zjednoczonych, a my, Europejczycy, musimy sobie zdać z tego sprawę, my jesteśmy wrogiem gospodarczym Stanów Zjednoczonych i politycznym też, jeszcze nie militarnym, a już brakuje tylko tego ostatniego elementu. Dlatego też wcale bym się nie zdziwił jakby w przypadku konfliktu yy, militarnego, żebyśmy zostali wzięci w takie kleszcze, że z jednej strony zaatakują nas Rosjanie, a z drugiej strony Niemcy a my zostaniemy jako taki biedna ziemia amerykańska. Boże, nie chcę nawet to iść. Także Iran tutaj wspomaga wroga ekonomicznego Stanów Zjednoczonych przez zasilanie w tanią ropę. Ale przede wszystkim, kochani, tam jest jeszcze większy grzech popełniany. Z punktu widzenia Ameryków, Amerykanów. Tam jest grzech polegający na próbie rozliczaniu się nie w dolarze. Kaddafi, dzisiaj już świętej pamięci, też kiedyś popełnił taki grzech czyli próbował zrobić tak, żeby międzynarodowy handel ropą odbywał się nie w dolarze. Pan Kaddafi nie żyje, zginął bardzo nieprzyjemnie, a Libia została trwałe zdestabilizowana ku ostrzeżeniu dla reszty świata, że ten, kto się poważy podnieść rękę na dolara jako walutę światową, bardzo źle skończy. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo proste. Bo dopóki dolar jest walutą światową... Stany Zjednoczone mogą produkować tego dolara bardzo, bardzo dużo i nie mają przez to negatywnych skutków ekonomicznych u siebie. Bardzo mało mają inflacji. Dlaczego? No, bo przykładowo wyprodukują dolara, kupią, od, kupią za takiego dolara na przykład od Izraela pomarańcze. Dobra, może dość do tego Izraela. Kupią mandarynki od Bułgarów. No i w normalnym handlu, jak. Amerykanie kupili za dolary mandarynki, to potem ci Bułgarzy coś będą chcieli od Amerykanów za te ich dolary, czyli na przykład buty. Ale w tym układzie, jeśli dolar jest walutą światową, to za, do Bułgarzy za te dolary kupią sobie na przykład cytrynę od Izraela, a Izrael kupi sobie, nie wiem, na przykład y, ropę naftową od kogoś tam, nie? Czyli ten dolar który pierwotnie stał wymitowany przez Stany Zjednoczone krąży po całym świecie i do nich nie wraca. I dzięki temu oni w zasadzie kupują towary i usługi za papier. A w dzisiejszych czasach to nawet nie za papier, tylko zapisy na kontach. I dlatego, gdyby yy, dlatego posiadanie waluty światowej przez Stany Zjednoczone jest takie turboważne. Bo w chwili, w której te wszystkie dolary by do nich wróciły, bo ludzie już by przestaliście się w nich rozliczać, to Stany Zjednoczone bankrutują na pstryk. Po prostu nie ma tego kraju. Dlatego Iran jest skazany na klęskę. Jest tylko pytanie, czy szybciej, czy później. I to jest oczywiście złe dla Polski, bo Stany Zjednoczone bardzo będą chciały zadbać, że żeby formalnie to nie wyglądało, że to jest egzekucja albo napaść na suwerenny kraj, tylko, że to jest jakaś tam misja krzewienia, dyplom, krzewienia demokracji, inne tego typu rzeczy, walka o wolność, bla, 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 bla. Oni będą potrzebowali jak najwięcej sojuszników. Nawet jeśli ci sojusznicy wyślą tylko jeden okręt szpitalny. I na pewno nas do tego wykorzystają. Oczywiście Amerykanie na pewno będą bardzo chętnie bili się do ostatniego Polaka, w związku z tym, na pewno wykorzystają też nasze wojska, na przykład nasz grom, do, do, do misji. Na pewno będą próbowali wykorzystać nasze wojska do tak zwanej misji stabilizacyjnej, czyli tego, co jest najbardziej niebezpieczne, bo to jest faktyczna walka z partyzantką. No bo nikt nie lubi okupanta na swojej ziemi, i tak dalej, i tak dalej. A Irańczycy to są potomkowie Persów, to jest bardzo bitny i wspaniały naród, któremu niestety przytrafił się, um, przytrafił się totalitaryzm, z czego bardzo współczuję Irańczykom, bo Irańczycy zawsze nas, Polaków, dobrze traktowali i ja to pamiętam. Ja bym nie chciał, żeby Irańczykom stała się krzywda, ja ich szanuję szanuję ich kulturę, szanuję ich sztukę, szanuję ich jako ludzi, szanuję ich dorobek. Bardzo bym chciał, żeby tam przestała by dyktatura. Bardzo bym chciał. No niemniej jednak nie za cenę tego, co Amerykanie zrobili w Iraku, nie? Mówię, czyli destabilizacja i powstanie państwa muzułmańskiego, nie? No właśnie. Także to jest ten, że to jest złe. To jest złe dla Polski, ale paradoksalnie dużo mniej złe niż to, co jest alternatywą, bo alternatywa to jest konflikt z Chińczykami. Chińczycy będą chcieli wziąć Tajwan, a to może być pretekstem do konfliktu z Chińczykami. Tam na te wody w okolicy Chin płynie coraz więcej okrętów amerykańskich, tam się robi coraz bardziej gorąco, tam brakuje tylko jakiejś dużej prowokacji albo czegoś podobnego i tam się może zacząć robić bardzo, bardzo nieciekawie. A pamiętajmy, że Chiny to jest potęga, potęga gospodarcza, ale także powoli potęga militarna. I co moim zdaniem bardzo ważne wygląda na to, że jeszcze nie gotowa do konfliktu zbrojnego, a co za tym idzie, tym bardziej Trump może spróbować zaatakować. Dlaczego? No z, 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 no bo z najprostszego powodu, tak, atakujesz wtedy. Gdy ten z drugiej strony jest niegotowy. No, no nie atakuje się silniejszego i yy, nie atakuje się silniejszego i przygotowanego, tylko słabszego i nieprzygotowanego. Więc Amerykanie muszą doprowadzić do dużego konfliktu z Chińczykami, chyba że pogodzą się, że Chińczycy ich zdetronują. Więc, a duży konflikt z Chinami może się zmienić w konflikt globalny. Miejmy nadzieję, więc, że do tego nie dojdzie jak wyglądałyby rządy, gdyby premierem został Zbigniew Ziobro? <laughs> nie wiem, jakby wyglądały. Pan Zbigniew Ziobro ma ostatnio straszne zapędy w stronę robienia prawa jak w państwie totalitarnym. Niemniej jednak wydaje mi się, że gorzej niż za pana Morawieckiego to by chyba nie mogły wyglądać. A może by na przykład uwolnił całkowicie zawody prawnicze, fajnie by było. Czy poszedłbyś, na, czy poszedłbyś z, kol, z korwinem na kolację? <laughs> Jasne, żebym nie zostawił z rachunkiem za knajpę, tak? <laughs> nie ma głupich. E, czy według Ciebie, kto według Ciebie może być antychrystem? To jest pytanie do spiskowych teorii. Zapraszam, wczoraj były QA spiskowe teorie, niedługo pojawi się. E, niedługo pojawi się nowe pytanie do spiskowych, nowa ankieta do spiskowych teorii, zapraszam, żeby je to, to pytanie tam zadać, tylko lepiej je przeformułować, bo ja przypominam, że ja nie odpowiadam na pytanie, co ja sądzę, co ja myślę, co ja uważam za prawdziwe, tylko posługuję się wiedzą z kanonu spiskowych teorii, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Ech. To mówi się, co mówi się w Darknecie o hipotezie czasu widmowego, czy naprawdę ukradli nam setki, jak nie tysiące lat, czy mamy rok 2020. To jest znowu pytanie o spiskowe teorie. Żeby było śmieszniej, to spiskową teorię o hipotezie czasu widmowego robiłem, więc piszcie sobie wideo prezentację, hipoteza czasu widmowego i tam jest cały vlog na ten temat. Co myślisz na temat konwencji stambulskiej? Kochani. Myślę, że to jest to kolejny temat zastępczy, i należy bardzo, bardzo zwracać uwagę, co teraz robi PiS. Bo PiS zawsze, zresztą nie tylko PiS, ale PiS w szczególności, wyciąga kwestie światopoglądowe, a to jest poniekąd kwestia światopoglądowa, gdy ma coś brzydkiego do przykrycia. Wydaje się, że tym razem będzie to na przykład fakt, że polska gospodarka jest w ruinie. Ale być może o jakieś gorsze rzeczy, bo na przykład PiS znowu rozpoczyna tak zwaną korona paranoję, więc może cichaczem będą nowe obostrzenia nam wprowadzane. Zwracajcie na to uwagę, co się dzieje za kulisami, bo konwencja stambulska to ładnie się nazywa konwencja antyprzemocowa. Chyba każdy jest przeciwko przemocy, zwłaszcza przemocy w rodzinie. W rodzinie to się powinno kochać, szanować, spokojnie żyć, wychowywać dzieci w przyjaznej atmosferze, a nie przemocować, nie? Niemniej jednak, stwierdzenie takie, że przemoc w rodzinie może być tylko w taką stronę, że przemocowy jest facet, a ofiarą przemocy jest kobieta, to, to jest jakaś herezja, bo ja znam co najmniej kilkadziesiąt przemocowych kobiet, które po prostu no, gnębią zarówno dzieci, jak i swoich mężów. Zwłaszcza przemoc psychiczna, to jest bardzo często domena kobiet. i. Nie, ja nie mówię, że ja tego w żaden sposób nie wartościuję, tylko zwracam uwagę, że to jest tak jak z tym Lives Matter. Każde życie ma znaczenie. Jeżeli potrzebujesz jakiś kolor mieć przed tym, to uważam, że jesteś rasistą, bo każde życie ma znaczenie. Tak samo każda przemoc jest zła, niezależnie od płci. A są też takie sytuacje, że rodzice zamykają się w pokojach przed dziećmi, bo dzieci są przemocowe, duże, silne i w dodatku mają jakieś papiery o niepoczytalności i nic im nie można zrobić. A napierdzielają swoich rodziców równo. I moim zdaniem do tematu powinno się podejść kompleksowo, a nie politycznie, feministycznie. Ech, jak kolado? Dzięki Bogu, a przede wszystkim dzięki e, wspaniałemu rehabilitantowi, którego bardzo, bardzo e, serdecznie pozdrawiam. Dobrze. Słuchajcie, to już będzie 4 lata. Praktycznie nie miałem z nim problemów. Ile ziemniaków wiesz na obiad? Nie stać mnie na ziemniaki, jem pomarańcze. Serio, to nie był dowcip. Pomarańcze są tańsze od ziemniaków. Yy, zrobiłbyś kiedyś analizę serialu Świat według kiepskich. A co tam byś chciał? Bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawy serial. I na przykład, jak się tak spojrzy na przemyślenia Ferdynanda Kiepskiego, yy, to tam jest bardzo, bardzo dużo ciekawych odniesień do życia. Zwłaszcza w tych pierwszych sezonach. Ale co konkretnie byście chcieli? Czy w razie rozłamu w PiS narodowcy przejdą do koalicji yy, rządzącej zamiast ludzi Gowina? Ludzi gowina jest 16, narodowcy to jest chyba 5 z 11 konfederatów, czyli 5 zamiast 15. Panie, to się nie zgadza, matematyka. Wydaje mi się, że jeśli już to cała konfederacja, jeszcze ktoś, i to mogłoby się poskładać, zwłaszcza z tego powodu, że na pewno nie wszyscy gowinowcy będą chcieli odejść, tam na pewno niektórzy będą chcieli zostać przy władzy. Pan Gowin próbował policzyć swoje szable i tak dalej. No, a wydaje mi się, że y, tam od strony Krzysia Bosaka y, to poszło taka dość jasna deklaracja, że on to by bardzo. Że on nie wyklucza koalicji z PiSem. To jest cytat dokładny. Y, co tam jest jeszcze dalej? Czy można dołączyć do Twoich wycieczek rowerowych? Y, pff, szczerze. A po co będzie za mną jeździł? Ja wolno jeżdżę, słabo jeżdżę, nie odzywam się do nikogo. Bo jak jeżdżę, to odpoczywam umysłowo, więc nie mam za bardzo możliwości z kimkolwiek rozmawiać. Jeżdżę sobie, wsłuchuję się w szum liści, śpiew ptaków i wysłuchuję, czy czasem nie jedzie jakaś karetka na sygnale, nie daj Boże po mnie. Taki, Taki dowcip. Nie, nie ma sensu do mnie dołączać w czasie wycieczek rowerowych. Ile filmów trzymasz na dysku twardym po wrzuceniu na YouTube? Tego nie bardzo rozumiem. Jeśli się pytasz, ile moich filmów, które wrzuciłem na YouTube, mam zarchiwizowanych, to wszystkie. Przy czym nie trzymam ich na dysku twardym, tylko trzymam je na wielu dyskach twardych, w wielu kopiach, schowanych w wielu miejscach. Tak, żeby na pewno, na pewno że się tak wyrażę. Um, gdyby YouTube nagle mi skasował w, w, w konto, to żeby była kopia i gdyby się okazało na przykład, że jedna z tych kopii się zniszczy, to jest też druga kopia. A dlaczego trzymam w różnych miejscach? No bardzo prosto, bo powód, dla którego jedna z kopii się zniszczy, może też spowodować, że druga kopia się zniszczy. Na przykład nie wiem stanie się tak, że coś zawilgotnieje, albo nie wiem, hipotetyczna córka ściągnie mi dyski z regału i zacznie nimi rzucać o ziemię, nie? Dlatego trzymam w różnych miejscach. Natomiast jeśli to pytanie brzmi, jak długo po wrzuceniu na YouTube trzymasz filmik na dysku, no to trzymam z nadzieją, że w nieskończoność, że, że zostaną dłużej niż po mnie. Będzie wywiad ze zwolennikiem GMO dla kontrastu, dla wywiadu z przeciwnikiem, lub czas na kształt, coś na kształt debaty, na przykład z panem Golikiem i panem Sahajko. Nie wiem, kim jest pan Golik. Nie wiem też, czy kogokolwiek by to interesowało, biorąc pod uwagę, że niewątpliwie ciekawe filmy z panem Sahajko. Nie, nie cieszyły się jakąś zbytnią, yy, zbytnią oglądalnością. A szkoda, bo uważam, że GMO to jest bardzo ważny. Bardzo ważny temat. Ja też takiej debaty nie byłbym w stanie rzetelnie poprowadzić, bo nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem GMO. Yy, tyle. Także, no to byłoby. Nie wiem, kim jest ten pan Golik, ale to byłoby. No, no to po prostu nie byłbym obiektywnym prowadzącym. no Bo jestem przeciwko, i tego nie ukrywam. Kiedy kryzys będzie odczuwalny? Czy firmy będą się zamykały, czy ludzie będą tracili pracę? Ha, kryzys to już jest odczuwalny. A odpowiedź na drugie, drugie części tego pytania to jest zależy, czy PIS, jak bardzo socjalizm będzie robił PIS. Czyli jak długo będzie kupował? Firmach za nasze pieniądze miejsca pracy. Czy jak długo będzie dorzucał całą masę pieniędzy do nierentownych firm, które często po prostu nawet mm, robią wały i y, specjalnie ograniczają mm, ograniczają ten obrót po to, żeby załapać się na rządowe, czyli nasze pieniądze. E, jak, jak długo będzie pista robił, bo? jak PiS przestanie, to na pewno będą bankructwa, na pewno będą zwolnienia. Problem jest taki, że te kupowanie, kupowanie tego czasu poprzez dolewanie pieniędzy do firm, to jest straszna, ale to straszna głupota, moi kochani, straszna. To jest do tego stopnia, no bo po prostu w ten sposób, no nie ma towaru, więc musi być gigantyczna recesja, gigantyczna inflacja i tak dalej, więc wszystko zależy od Pisu, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że PIS wcześniej czy później skończy, skończy z dokładaniem w pieniędzy nierentownym firmom. E, czy uważa Pan, że bardzo młode osoby do 30 roku życia powinny angażować się w politykę? Czyli czy y, dla nich to może być bardzo niebezpieczne? Dla każdego angażowanie się w politykę może być bardzo niebezpieczne. Mm, ja, ja generalnie odpowiem inaczej, uważam, że. Uważam, że angażowanie się w politykę, zwłaszcza dla człowieka uczciwego, jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Czasem mam wrażenie, że ci, którzy idą do polityki za młodo, to są po prostu zwykłe świnie, które chcą się na, napaść na państwowym. Ale znam też sporo ludzi, młodych, którzy są w polityce, których uważam za bardzo dobrych ludzi, których szanuję a może rzucę sobie nazwiskiem, na przykład Adrian Żudlak z Konfederacji, bardzo sympatyczny człowiek, Szymon Furman z Porozumienia, czy od pana Gowina, bardzo sympatyczny człowiek, Grzesiu Bator od Janusza Korwina-Mikke, bardzo sympatyczny młody człowiek, Wilkosz od Korwina, bardzo sympatyczny młody człowiek i wiele, wiele więcej osób, także jest naprawdę bardzo w porządku młodych ludzi, którzy siedzą w polityce, co nie zmienia jednak faktu, że, że generalnie do polityki to... No uczciwy człowiek to ewenement. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Proszę łapki w górę, komentarze oraz udostępnienia. Trzymajcie się. Pa!